Siemanko, siemanko, ludziska z tej strony polskie chłopy, mianowicie Ornishon i Capuchon. Dobry, dobry, witam. Dobry, dobry. Witamy serdecznie i lecimy sobie z drugim odcinkiem już filmy na zapas. Tak jak sobie ja dzisiaj właściwie to niedawno wrzucałem mój film na środę, który mam nadzieję, że oglądaliście, jak nie to serdecznie zapraszam. I tam właśnie chyba jakoś w tytule nawet dałem, że film już powoli na zapas i tak dalej, bo faktycznie już nagrywamy sobie na zapas, dzisiaj mamy sobie sobotkę. O dziwo, nietypowo w sobotę jesteśmy sobie i nagrywamy, no ale mówię, trudno, dzisiaj z kobietą nie siedzę, nigdzie nie wychodzę teraz w ten sobotni wieczór, po prostu siedzimy sobie i dzisiaj troszkę trzeba sobie pograć, bo różnie to bywa na tygodniu i tak dalej, trzeba sobie pograć, tym bardziej przed takimi wyjazdami naszymi, bo akurat z Orionem się tak złożyło, że praktycznie dzień po dniu sobie jedziemy na wakacje. Tylko, że Oriana zdecydowanie dłużej nie będzie, ale to na spokojnie damy sobie radę. No i dzisiaj sobota, trochę wcześniej się zeszliśmy i zaczynamy sobie nagrywać, także no zobaczymy, jak to będzie. Gdzieś tam Orion już ma swoją rozpiskę, że praktycznie na cały wyjazd będzie miał te filmy. Nie będą to filmy codziennie, rzecz jasna, no bo bez przesady, ale gdzieś tam się staramy normalnie, że dzień po dniu praktycznie nagrywać i wychodzi film co dwa dni. No tutaj zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. Na razie to wychodzi tak, że Orion miał w poniedziałek film, ja w środę, teraz Orion w piątek, ten film jest na niedzielę. I później Orion ma tam dalej, dalej, jak dalej. Zaraz, stop. Co? Jak to hobby na niedzielę? Ja mam nagrane chłopie odcinki na poniedziałek, na piątek. Teraz nagrałem na wtorek, to twój będzie co najwyżej nie po kolei będą, przecież to i tak na. Jak na piątek? Ty już masz nagrane? Ty po mnie nagrywałeś teraz? Że już masz na piątek? Ja nagrałem na wtorek teraz. Ale wcześniej, że miałeś na piątek już. Tak, no ja mam nagrane tak. Na poniedziałek mam nagrane. Bo było tak, na poniedziałek, ja nagrywałem na środę, teraz te żniwa. Bez głosu, te żniwa bez głosu, no, pod muzykę. Ja nagrywałem kolejne żniwa owsa plus gnojowica na piątek. Aha! I teraz nagrałem przed kapitanem. No, czyli, no to ja mam na niedzielę. Ty a nie, na bo niedzielę? Ty, bo ty ja wrzucałeś już. A bo ja nie zdążyłem sobie nagrać i ty dzisiaj już wjechałeś tu, no to ten film sobie nagram na niedzielę. Będę musiał sobie ten. Nazwy filmów jakby tam pozmieniać. I ten film, no trochę najwyżej blisko nie po kolei, ale to na luzie. I tak mamy sierpień i tak, że ten film mam na niedzielę, ty już masz... Na wtorek. Na wtorek teraz co nagrywałeś? Ja już nagrałem na wtorek, teraz jo. Będę nagrywał na sobotę. Mówię. Na sobotę tam... już? Dopiero? Będę nagrywał po tobie na sobotę. Jo. To ja będę dziś musiał nagrać sobie na środę, czwartek. No, no, a ty mnie chłopie dogonisz dopiero na czwartek. A ty mnie chłopie dopiero dogonisz, jak już wrócisz, bo ty jedziesz na ile dni? Jeszcze raz chłopie przypomnę. No ja w niedzielę wracam, no ale w sumie taki sprawny to ja będę w miarę w poniedziałek. No, no czyli to że 11. Z tymi odcinkami. 10 lipca znaczy. I automatycznie se nagrasz tutaj sami i będziemy już do przodu. Znaczy się wyrównamy, jak ja wrócę, to no, już no, będzie, no. Będziesz mówił ue. Ja, dobra, to już jakoś sobie to ogarniemy, ludziska? No mówię, zobaczymy. No myślę, że tak spokojnie, no mamy po 23 do tej pierwszej, możemy sobie spokojnie posiedzieć. Ostatni też odcinek nagrywałem sobie bez głosu, bo ludziska, powiem wam, już nie chce mi się iść do lekarza. Naprawdę mam dosyć tych lekarzy, nie chce mi się iść do tego lekarza i w ogóle, ale ostatnio, no mam ciągle coś z gardłem. Jak byłem ostatnio we wrześniu chory, tak w Boże Ciało, na początku czerwca, co było ze mną gorzej... Będzie belka, panie, jeszcze? Nie, nie będzie. Co miałem tą anginę, ja sobie gdzieś w sumie tutaj zostawię, później pod miniaturkę. Tego ci nie będę już zostawiał. Nie, tego nie musisz, no to możesz na sprzedaż lecieć, a my sobie ludziska wsiadamy do nowego zetorka naszego i do beczki. Na sprzedaż, a my mamy słomy, zapasy. I lecimy sobie, ja tam mamy tej słomy, także powinno jeszcze wystarczyć w sumie. Gdzie to chłopie to możesz jest? Zobaczyć na upartego. Ale tam jeszcze raz, dwa... Chłopie, taka walka z czasem, że nawet wahałem się... W miarę to... słoma powinna... Chyba, że tam pojedziesz i najwyżej z dwie belki zostawisz jeszcze na gospodarce w razie czego. I tyle, możesz i tak na upartego zrobić. Kurde, tych belek nie ma. Wiesz co, chłopie, ja nie wiem, czy nie zostawię całego zestawu. No to zostaw całe i tyle, bo będzie spokój. Bo najwyżej, chłopie, będzie w przyszłym sezonie więcej sprzedamy, ale jest tam, chłopie, z 8 belek, nie całe, czy 7, a chłopie, cały sezon nas czeka przecież. I tak już my sprzedali ze dwa zestawy przecież. Nie, no, na razie to ciągle było jeden zestaw my sprzedali, z obsta i tak my pocięli wsieczkę wszystko.
Także to ja bym proponuję to zostawić. Tu nie jest dużo, przecież 8 belek to nie jest dużo. A i tak zarobimy za to może z 2000. No, mogłyby z drugiej strony nas te 2000 uratować i mógłbym na odcinku już dzierżawę jakąś wykupić. Ale spokojnie, na to jeszcze przyjdzie czas. Lepiej mieć tą słomę i się zaopatrzyć, niż potem, tak jak z sianem jest, bida teraz, że po prostu, no, no nie wiemy, czy nam to wystarczy. Bo no no wątpię, no ale trudno, to TMR nie będzie, TMR zjedzą i będziemy najwyżej kiszonką czy tam coś. No, kiszonki mamy dużo, a 80% jest tutaj tego mleczności, także to i tak jest dużo. Także no spokojnie, także no ludziska po tej anginie miałem tydzień przerwy. Byłem już normalnie ładnie wyzdrowiałem, później znowu coś, o, ten, pusto w beczce. Później znowu coś, cholera bita i tak ciągle, i to ciągle mnie gardło połapie, chociaż, że pogoda jest normalna tak naprawdę i nie wiem, i normalnie się ubieram i w ogóle, no powiem wam, że ostatnio miałem najgorzej, bo z dziewczyną mówimy, kurde, w piątek mamy festiwal, jedziemy na koncerty i tak dalej, Boże, mnie codziennie z tym gardłem, powiem wam, że w piątek wziąłem sobie tyle lekarstw i tak dalej rano, że to masakra, nie? To po prostu musisz nie śpiewać i tyle. No, także pobrałem sobie naprawdę dosyć sporo tego, mówię, zobaczymy co będzie. No nie bolało, później jeszcze przed tym wszystkim wziąłem sobie tabletkę przeciwbólową. Mówię, jest spoko, no wiadomo, coś tam, no, jedziesz na koncert, gdzieś tam, gdzie masz gdzieś tam, powiedzmy, może nie ulubionych, ale naprawdę takich ulubionych wykonawców, no to wiadomo, gdzieś tam śpiewasz właśnie i tak dalej, no. No nie powiem, śpiewało się, nie chciałem się aż tak grzeć, także aż tak strasznie, jak zawsze to bywało, to się nie darłem i tak dalej, mówię, nie no, muszę oszczędzić, bo ja nie chcę teraz zdychać, bo po piątku mam sobotę, niedzielę, poniedziałek, żeby ewentualnie to gardziołko gdzieś tam podkurować jeszcze, żeby na ten wyjazd na pewno wszystko było w porządeczku. No i powiem wam, że o dziwo nie bolało mnie jakoś później to gardło zbytnio, troszeczkę dosłownie bolało. Dzisiaj rano tak samo, jak się budziłem ostatnio codziennie, gdzie nie mogłem rozmawiać i tak dalej, naprawdę bardzo mnie bolało, to ja z rana to musiałem przeciwbólową tabletkę, plus do ssania sobie brałem, plus wodę z solą i tak dalej. No a dzisiaj naprawdę w sobotkę rano wstałem, nie było najgorzej, więc już mówię, o spoko, o dziwo po tych koncertach jest poprawa. No zobaczymy, no teraz mnie jeszcze troszkę pobolewa, nie brałem też przez cały dzień żadnych tabletek ani nic za to gardziołko, mówię, dam odpocząć, że tak powiem, od tej chemii i tak dalej. No ale nie wiem, jutro zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że będzie w miarę w porządeczku, żeby jutro i w poniedziałek właśnie się typowo podkurować, w poniedziałek wiadomo, gdzieś tam dzień troszkę taki organizacyjny, gdzieś tam robotka i tak będzie, nawet się ucieszyłem, szczerze mówiąc, że w poniedziałek normalnie robotka i tak dalej, bo różnie czasami to bywało u nas poniedziałkami, a mówię, gdzieś tam też chciałem, bo wiadomo, no niektórzy, no we wtorek w nocy gdzieś tam trzeba wstać, w środku nocy i tak dalej, z rana wyjeżdżamy, gdzieś tam trzeba się popakować, to wszystko poogarniać, no ja jednak mówię, chciałbym, żeby ta robotka była, ponieważ no gdzieś tam rano wstanę, później się zmęczę, więc będzie spoko i po prostu pójdę sobie wcześniej spać, później pojadę po dziewczynę, ona już się wcześniej popakuje, pojadę sobie po dziewczynę, ja się spakuję, razem do walizy musimy się przepakować później i gdzieś tam jeszcze do sklepu pojechać. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, do jednej walizki zmieścić dwie osoby, ja nigdy w to nie uwierzę, chodzę na spokojnie. Chłopca pewnie żarty ze mnie robi, to jest niemożliwe. To jak ja jadę, to każdy bierze osobno i potem do pociągu wejść się nie da. No nie wiem, no u mnie każdy jakoś i tak dalej, no bierze jedną walizkę i co się da, to normalnie ile ludzi da się, to upychają i po dwie osoby na walizkę to jest na spokojnie. No, wy jak jedziecie na 3 tygodnie, to mogę to zrozumieć, bo to bym na 3 tygodnie to bym wziął całą szafę. A na tydzień to co ja wezmę, tam trochę ciuchów i tyle. No, ja jakbym jechał na tydzień, to bym wziął to samo co na 3, tylko żebym po prostu nie prął tyle razy. No. Jadę chopił z siewnikiem do rzepaku, chopie zmieniłem zestaw z talerzówki na agregat, żeby tak nie nosiło i John Deere'em jadę tu siać. No, no i spoko, także no ludziska, zobaczymy, generalnie z takich planów to w sumie nic nie mogę mówić, bo szczerze mówiąc, no to wy to i tak oglądacie już zdecydowanie później. No dzisiaj mamy sobotkę, jutro zrobię w końcu tego live'a z tego sportu, ewentualnie jakby ktoś był chętny, jak nie, no to po prostu jakiegoś live'iczka sobie zrobimy już ostatniego przed tym wyjazdem, bo w poniedziałek na to nie będzie, Ciesiu. Popie, o której by ten live był, bo może jeszcze jakoś do chociaż... Albo w południe, albo wieczorem. O, to chłopie, ciężka sprawa, bo ja wyjeżdżam chłopie o 10, a będę w domu 22. No to dupa jaś, no także, także na live'ie nie, ale tak, no to dzisiaj jeszcze sobie właśnie tutaj ogarniamy.
I w sumie tyle. No także staramy się te krótkie takie odcinki nagrywać, żeby jak najwięcej tej osoby ponagrywać, nie marnować czasu. Też w sumie spoko, my musimy dużo szykować, bo jak widzicie, roboty jest dużo. Teraz można tutaj wierzyć z rzepakiem, później przewijać soja, kukurydza, oborniki, orki i tak dalej, także dużo, dużo jest tego, nikogo nie miał być, chłopa nie ma, a jest to trudno, dziś tak mówię, że w sumie pół na pół, później, że na 22, 23 będzie, a Nikodema też dzisiaj żalił mi się, też go dosyć mocno gardło złapało, ale z tego co opowiadał, no to co tam się wczoraj w piątek działo, no to też się nie dziwię, no łapie teraz to gardziołko, także no, niestety, a gardła gdzieś tam nie lubię, właściwie no wszystkiego się nie lubię, nie, najlepiej jak człowiek jest zdrowy, głowa nie boli, kataru się nie ma, kaszu się nie ma i tak No, dalej, no ale no. właśnie. Ale no cóż, już bym wolał. I tego zdrowia każdemu życzę. Ja się w ogóle cieszę, że mnie jakoś choroby w miarę omijają raz do roku, raz na półtora i tak jakoś tam człowiek żyje. No, także to jest dopiero dziad, także. Daj Boże, żeby tak zawsze Dziadku. było. Ale zobaczymy. Cieszę się właśnie, że gdzieś tam bardziej mnie nie rozkłada. Myślę, że różnie by mogło być, jakby to była zima, a tak to jest lato, ciepło. Noce cieplutkie, ja teraz tak samo okno otwarte. Siedzę no, praktycznie nie na golasa, ale dosłownie takie króciutkie spodenki, prawie jak bokserki. No jak widzicie, no koszuleczka taka, że no, ramiona wszystko odsłonięte i jest naprawdę cieplutko. Poczekajcie, latarka w telefonie zapalę. 26,6 stopni w pokoiku mam, także To kolej. znaczy koma. No koma po kropce, no. Czyli, że no naprawdę jest cieplutko. Nie jest to jeszcze, co zawsze było dobitnie, czyli 30 stopni, ale i tak jest dosyć ostro, no ale dzisiaj jeszcze miała być ciepła noc, dwie kolejne będą chłodniejsze, więc mam nadzieję, że w poniedziałek jakoś pójdę spać, chociaż na trochę dziewczyna mówi, że ona chyba w ogóle nie pójdzie spać, ale co się dziwić, jak ona późno wstaje i no i tak to będzie Chłopie, ja wyglądało, zawsze wstaję o czwartej, także trudno, ale dla mnie najwyżej wstanie weźmie też sobie dziecko. słuchawki i tyle, dupa jaś. Mi się dobrze wstaje, szczerze mówiąc, teraz z rana i w ogóle, więc myślę, że nie będzie, tylko no mówię, ja bym na upartego nie musiał iść spać, znaczy bym nie musiał iść spać, bo w sumie tak naprawdę obejrzę coś i w ogóle tu się pogada, tu się coś porobi, Opie ze mną mógłbyś jeszcze nagrywać. włączy się film i tak naprawdę trzecia w nocy to chwila, moment jest. Ale szczerze mówiąc, ja gdzieś tam, gdy sobie jadę właśnie z dziewczyną, to gdzieś tam ja muszę myśleć, a przynajmniej chcę myśleć, bo to wiadomo, tu autobusem rano, później pociągiem, później znowu A jak to chłopie? autobusem. Co żeś ty chłopie mówił, że z powrotem jedziecie jednym, a w tamtą stronę dwoma? Jak to jest? Bo proszę ja ciebie, jedziemy z Ostrowca do Kielc, w tamtą stronę, i później z O. Kielc jedziemy tam, do Głogowa. A wracając, jedziemy z Głogowa tylko do Kielc, bo o tej godzinie co wracamy z Kielc z Kielc do Ostrowca już nie ma pociągu. I rodzice po nas przyjeżdżają, także jednym pociągiem z powrotem, a teraz musimy dwoma. A jak to, a z tego, a z Ostrowca do Kielc, to jaki jest regionalny, czy też Intercity? Polregio, no. Polregio to jest, chłopie, dziadostwo, bo jak kupujesz bilet, to nie masz konkretnego miejsca, tylko włazisz, siadasz gdzie chcesz i Tak, tak. znaczy powiem ludziska wam tak, już tutaj przeciągam tak szczerze mówiąc. Powiem wam, że tak jak u nas tutaj Ostrowiec Kielce, to mi się dobrze jeździ tym Polregio. Faktycznie może i nie ma tych miejsc, ale jest zdecydowanie, jest większy komfort, jest i w ogóle no, zdecydowanie mi się bardziej podobają te pociągi, jest zdecydowanie lepszy komfort i tak dalej, wszystko jest zdecydowanie lepsze. Wiesz, co jest najlepszy Natomiast komfort? Wagon sypialny. No to, no to tak. No to ja tym jadę. Natomiast jeżeli chodzi tak, my jechaliśmy z Krakowa do Ostrowca pociągiem, tak samo o tym regionalnym, ale to wiadomo, Kraków duże, no to już w ogóle jest porażka ostaszka. Ale no tak, tutaj z Ostrowca do Kielc już w ogóle mało ludzi, także, a my jeszcze tutaj z Ostrowca to wsiadamy sobie i wybieramy tu już totalnie miejsca, także jest i tak naprawdę spoko. No i fajnie, bo gdzieś tam zaczynamy sobie te wakacje od początku lipca. Ciepełko to po pierwsze, pogoda ma być naprawdę wyśmienita, to najważniejsze i mam nadzieję, że wszystko się na pewno uda, tylko żeby jeszcze to gardziołko wykurować, nic nie załapać i będzie przepięknie. Także dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam serdecznie do Mopsa, link oczywiście w opisie i teraz i na live, które jak będę mógł, to będę po prostu robił, także na razie, cześć, cześć. No, raczej.